Witajcie. Dzisiaj przedstawiam dwa raporty fiskalne dobowe. Pierwszy raport to było 36 przesyłek, były one pakowane w piątek. Łączny przychód 993 zł. I wczoraj, czyli niedziela, 18 przesyłek za 399 zł. Wczorajszy dzień był taki dość zabawny, ponieważ mm, zarezerwowałem sobie cały wieczór około 5 godzin na pakowanie przesyłek. I z poczty polskiej te 18 przesyłek, które tutaj widzicie, to klienci zamówili poprzez pocztę polską. To normalnie wygenerowałem listy i nie było żadnego problemu. A wczoraj od 16 czy 17 nie działała platforma InPost i nie było możliwości wydrukować listów przewozowych. Aż byłem zły, bo wyobraźcie sobie, że miałem do paczkomatu około 50 przesyłek. I wszystko musiałem zapakować dzisiaj rano tak, że to była po prostu katastrofa, bo chyba skończyłem dopiero pakowanie tych przesyłek o 13.00 i najgorsze było to, że pojechałem do paczkomatu i wyobraźcie sobie, że zapchałem cały paczkomat. Wiem, że ktoś mógłby, że są odbiory tych przesyłek, no, ale to różnie bywa i przez to wszystko musiałem sobie dzień wolny dosłownie wziąć w pracy dzisiaj, bo, no, bo mówię, bo te paczki były do zapakowania, a wczoraj ich się nie udało. No, wiecie, 24 godziny na wysyłkę to jednak zobowiązuje. No, ale taką mam zasadę, że wysyłam, choćby się no, paliło i waliło, muszę w 24 godziny wysłać. I tak też się wyrobiłem. No, ale mówię, wczoraj 18 przesyłek, dzisiaj cała reszta. No, i najgorsze jest to, że musiałem latać i dopychać do paczkomatu, dopychać, dopychać, dopychać. No i, no, i kupa czasu straconej, tylko wkurzony byłem. No a na infolinie i Impostu in tam na żadną, wiecie, w niedzielę nikt tam nie odbierze od was telefonu. Tam żadna infolinia nie działa, nie szło się skontaktować z nikim, platforma nie działała, to nie działała i pocałujcie. Aktualny przychód to 34 554 zł. I tematem dzisiejszego odcinka jest informacja o tym, gdzie są aktualnie moje przesyłki. Jak pamiętacie zrobiłem zamówienie za około 10 000 zł w Chinach. Było to rozbite na cztery przesyłki. No i już trochę czasu minęło. Już bym chciał jednak te aukcje wystawiać. I teraz Wam pokażę jaki jest aktualny status. Status przesyłek czy statut? No nieważne. Tutaj widzicie pierwszą przesyłkę ups -em. W transporcie 22.06.15, czyli dzisiaj, odbiorca wymaga przechowywania paczki i skontaktowania się z nim. W celu uzyskania instrukcji paczki do odprawy celnej, trochę to dziwna sprawa, bo już zamawiałem wcześniej UPS-em i normalnie y dzwonili do mnie i wszystko poszło gładko. Nie wymuszę z samego rana jutro tam dzwonić i sprawę załatwić, żeby przesyłka już do mnie y została opłacona. ją i żeby już była do mnie, bo już się nie mogę doczekać dosłownie. Czekam jak na prezenty. Kolejna przesyłka leci do mnie DHL-em. Jak widzicie, tutaj do Gdańska, akurat i przesyłka przeznaczona do doręczenia. W poniedziałek 20, w niedzielę 20, przesyłka procesowana w Niemczech i tutaj już opuściła punkt tranzytowy o pierwszej w nocy Niemcy, i już była w Gdańsku. I teraz też nie wiem, bo też DHL się do mnie nie odezwało. Także jutro z samego rana również dzwonię. Przesyłkę trzeciej mam taki tutaj paseczek, mi się pojawia. Szacowany czas, planowane doręczenie czwartek 25 do końca dnia. To też idzie UPS-kiem, a trzecia przesyłka nie wiem czym idzie albo FedExem, albo też UPS-em. I yy, nie mam numeru przesyłki. Właśnie przed chwilą do Chińczyka napisałem, co tam jest grane. No, ale z tego co widzicie, trzy przesyłki w tym tygodniu dojdą. I będę ostro, ostro wystawiał aukcję. Będę już jestem po prostu, wiecie Z chińczykami faktury mam w miarę wszystkie dograne Tylko z tym jednym nie mam Wszystko jest przygotowane Teraz tylko, mówię, czas Jak te przesyłki są wysyłane, jak one do mnie idą W transporcie, teraz sobie z chińczykami Tam dogrywam temat faktur Wszystko ustalamy, jak to ma być Myk, myk, myk Przychodzi już do oclenia: wszystko Komplet dokumentów od razu z automatu wysyłam Żeby przesyłka dotarła do mnie jak najszybciej I tak też jestem Przygotowany. I jutro z samego rana dzwonię i czekam na te wysyłki, bo mówię myślę, że z 50-60 nowych aukcji się pojawi. Także będę cisnął. Ostro. Trzeba powystawiać wszystko, popakować jeszcze na bieżąco, powysyłać. Także czeka mnie mega pracowity tydzień, ale. no Czekam na niego, wyobraźcie sobie, z uśmiechem na twarzy. Kto z was? Znaczy kto z was? Inaczej. <grym> Ja pracuję i też nie idę z uśmiechem do, do pracy, tylko wiecie, no trzeba. Wstryć. No wiecie, jak się chodzi do pracy, nie? A tutaj po prostu własny biznes, czekam uśmiech. Wiem, że czekam je dosłownie, nie wiem, w tym tygodniu, z 40, 50, 60 godzin pracy przy samym wystawianiu aukcji i przy samym Allegro. Tyle mnie czeka pracy. Ja mam to po prostu, aż mi się. Tak się szczerze do tego, że to szok. Także tak wygląda praca na swoim. Jak na razie zobaczymy, jak będzie potem. Dzięki.